Zaloguj się. Pewnie spotkałeś się wielokrotnie z koniecznością zakładania wielu różnych kont i zapamiętywania dla każdego z nich osobnych identyfikatorów oraz haseł. Nawet gdy wybrałeś te same hasła, co nie jest polecane ze względu na bezpieczeństwo i tak musiałeś osobno logować się do każdej usługi. Na szczęście dla twojej wygody wymyślono jednokrotne logowanie. Na przykład, konto Google pozwala po jednokrotnym zalogowaniu na korzystanie z wszystkich usług Google. Także niezależni dostawcy treści i usług internetowych umożliwiają zwykle logowanie za pomocą konta Google lub Facebook. Nie masz jeszcze konta Google? Zobacz, jak je założyć. Na stronie wyszukiwarki Google, z której na pewno korzystasz, wybierz Zaloguj, a potem. Utwórz konto. Wystarczy wypełnić jeden formularz, wpisując kolejno. Imię i nazwisko. Twoi uczniowie zobaczą je potem w usługach Google. Identyfikator, którym może być posiadany wcześniej adres e-mail lub nowo utworzony adres w poczcie Google, Gmail. Hasło, powtarzane dla uniknięcia pomyłek. Data urodzenia jest potrzebna m.in. po to, żeby sprawdzić czy spełniasz kryteria wiekowe, niezbędne dla niektórych usług Google. Płeć! Nie musisz jej ujawniać publicznie. Potrzebna jest tylko do prawidłowego personalizowania komunikatów na ekranie. Numer telefonu komórkowego, który umożliwi awaryjne odzyskanie hasła i zabezpieczy Cię przed kradzieżą konta. Na koniec udowodnisz, że nie jesteś robotem, Przepisując litery i cyfry widoczne na zdjęciu. Wciąż tylko człowiek to potrafi. Przed ukończeniem formularza zaakceptuj warunki korzystania z usługi i politykę prywatności. Czy na pewno je wcześniej przeczytałeś? Ostatnim krokiem jest weryfikacja adresu mailowego. W przypadku, gdy konto Google zakładamy z użyciem posiadanego już adresu mailowego.